Witaj, nazywam się Ganisz i opowiem Ci o świecie, w którym żyjemy. Jest 2035 rok i od 20 lat funkcjonujemy w cudownym świecie, w którym ludzkość żyje w symbiozie z obcymi. Nie ma chorób i nie ma wojen, za co możemy podziękować naszym kosmicznym braciom. Można powiedzieć, że żyjemy w raju. 20 lat temu ludzie podpisali pakt pokojowy z najeźdźcą i stworzyli Advent. To koalicyjny rząd, który usankcjonował wspólną egzystencję z obcymi. Jednak to tylko iluzja, za którą czai się ponura rzeczywistość, od której flaki wywracają się na drugą stronę. Obcy kontrolują ziemię, kontrolują ludzkość, ale wielu z nas nawet o tym nie chce słyszeć. Jednak nie wszyscy zgięli karki przed obcymi. Na zgliszczach organizacji zwanej jako EXCOM stworzyliśmy ruch oporu. Zeszliśmy do podziemi, żeby walczyć o przetrwanie naszego gatunku. Pamiętam, kiedy w 2015 roku stanęliśmy przeciwko najeźdźce z kosmosu. To była nierówna walka, ale wierzyliśmy w zwycięstwo. Niestety, pomyliliśmy się i zostaliśmy pogrzebani. Dalej było tylko gorzej. Teraz jest nowa nadzieja. Odbiliśmy naszego dowódcę z rąk obcych, a ruch oporu rozwija się w wielu miejscach na Ziemi. Naszym zadaniem jest nawiązanie z nimi kontaktu i zorganizowanie globalnej rebelii przeciwko obcym. To nie jest łatwe. Jesteśmy partyzantami, którzy atakują i uciekają, zabierając ze sobą wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Jesteśmy wyjęci spod prawa i walczymy o ludzkość, która zapomniała, kim jest prawdziwy wróg. Dla ludzi jesteśmy terrorystami, którzy chcą zniszczyć raj. Dla obcych jesteśmy wrogiem numer jeden, który wie o projekcie Avatar i za wszelką cenę stara się go opóźnić. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Avenger to nasza mobilna baza, to nasz dom. Tam specjaliści tworzą sprzęt, a naukowcy opracowują najnowszą technologię. Dzięki temu mamy jakiekolwiek szanse w walce z obcymi. Brałem udział w wielu akcjach. Widziałem śmierć moich towarzyszy. Widziałem, co obcy robią z ludźmi. I wiem, co przygotowują w tajnych laboratoriach. Dla nich jesteśmy tylko papką genetyczną, którą wykorzystują w swoich celach. Jednak popełnili jeden podstawowy błąd. Uznali, że podporządkowali sobie całą ludzkość. Nie wzięli pod uwagę nas, EXCOM. I to jest nasza przewaga. Jesteśmy jak duchy, atakujemy i znikamy, zadając coraz większe straty wrogowi. Nasz czas się kończy. Mamy do wyboru tylko dwie drogi. Jedna z nich to projekt Avatar i koniec ludzkości. Druga z nich to my, EXCOM. Którą z dróg wybierzesz, rekrucie?